Cześć siemaneczko, ja jestem Setis i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją mikrofonu za 160 zł, który ma popfilt, który ma statyw, wszystko co potrzebne do mikrofonu marki Rainstone. Mikrofon pojemnościowy, więc sprawdzimy sobie jego tak naprawdę właściwości, czy jest dobry, czy nie jest dobry i czy te 160 zł wystarczy, czy w tej cenie można kupić coś lepszego, ewentualnie czy lepiej opłaca się dołożyć 100 zł i kupić na przykład Novoxa za 200 coś. Więc przechodzimy do unboxingu. Pierwsze co mamy tutaj to popfilt, bardzo, bardzo fajna sprawa, mamy kabelek, mamy gąbeczkę nawet, to nie jest coś głupiego, że mamy gąbeczkę. Mamy tutaj oczywiście jakąś instrukcję obsługi i tak dalej, to nas nie interesuje. Tutaj mamy ten cały kosz na mikrofon, tutaj to. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mamy, jest sam mikrofon, który nas interesuje najbardziej. Powtórzę, jest to marki Rainstone, coś takiego, cały czarny. Nie wygląda źle, wygląda trochę na taki tańszy mikrofon. Nie ma takiego designu, jaki się spodziewałem, ale ogólnie jest spoko. I ostatnią rzeczą, jaką tutaj mamy, to mamy ten uchwyt, te całe ramy na biurko. To jest bardzo spoko. Uważam, że na przykład do grania, do streamowania, nawet w sumie do nagrywania jakichś tam wokali jest to super sprawa, bo tak naprawdę możesz sobie ustawiać mikrofon jak chcesz. No ale co ja tłumaczę, przecież wiesz mordo jak to się robi. Więc co, przechodzimy do montażu. Pokażę Wam już zmontowany element, zmontowany mikrofon, przymocowany. I co? I widzimy się już za chwilę. Ok, po montażu to wygląda tak, że tu idzie rękaw, statyw, tu jest popfiltr, mikrofon na gąbeczce. Tak to wygląda. I tak to wygląda po montażu. Mikrofon jest już podłączony i gotowy do użycia, więc nagram ścieżkę dźwiękową, jak on brzmi i możecie ją odsłuchać właśnie teraz. Ok, to co słyszycie, to jest dźwięk z mikrofonu, którego recenzję właśnie nagrywam. Odsłuchałem sobie kilka próbek, ogólnie nie jest źle. Jak na tą cenę, mikrofon naprawdę przyzwoity. Wydaje mi się, że do wielu, wielu rzeczy się przyda. Okej, czyli tak, 160 zł jak za mikrofon dobrej jakości, popfiltr, gąbkę, statyw. Uważam, że to jest bardzo dobra cena. Owy mikrofon sprawdzi się do gier, sprawdzi się na pewno do streamów, sprawdzi się do nagrywania, sprawdzi się do muzyki, chociaż wiadomo, że to nie jest jakaś wysoka półka, ale tak naprawdę jeżeli zadbasz o odpowiednią akustykę w pomieszczeniu, jeżeli dobrze wygłuszysz sobie pokój, to nawet taki mikrofon Ci wystarczy. Do tego on jest na USB, nie potrzebujesz kupować jakichś mikserów, wiadomo lepiej, ale nie potrzebujesz, więc jak za 160 zł mikrofon jak najbardziej na plus. Więc co, jeżeli filmik Ci się spodobał, zostaw łapeczkę w górę, wbij w opis, napisz komentarz i oczywiście zostaw subika na kanale. A tymczasem ja się żegnam i do jutra. Siemano!